Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Cierpienia młodego muzyka. Z tej strony Jędrzej Wołk i miłoż całuje. Słuchajcie, wróciliśmy. Byliśmy, widzieliśmy, przeżyliśmy, a teraz wróciliśmy. Dzisiejszy odcinek będzie oczywiście opowiadał o przeniesionym na październik showcase Great September. Wspaniale. Znowu nagrywamy z samego rana. I on dzisiaj taki radiowy głęboki głos. Dokładnie. E... Ja na początku chciałem powiedzieć o największym skandalu. Największy skandal jest taki, że Jarosław przyjechał, ale nie przyjechał. Był, ale go nie było. I z racji tego nie możemy z nim nagrać tego podcastu. No bo Jarosław to się tylko do TBM nadaje i to, 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 to wszystko, co można od Jarosława oczekiwać. W ogóle a propos TBM-u, bo on nam powiedział. Ostatnio obiecał, że przyjedzie, a teraz już nam powiedział, że nie przyjedzie. Piszcie do niego wiadomości. Piszcie do winiary Bookings. Mówcie <grystanie> Jarosław. Jarosław, co się z tobą dzieje, człowieku? Także wesprzyjcie nas w tym. Super, bardzo Gróbmy mi się podoba. September, zaczynając od ciebie. <grystanie> o Jarosławie. Złejcie. <grystanie> to tak, zacznijmy. Trochę w stylu artykułów internetowych, czyli jak jest pytanie, to najpierw musi być odpowiedź, a później nic nieznaczące rozwinięcie. Czyli czy było warto? Tak. No i teraz możemy to rozwinąć. A tak teraz możemy? Eee, a czy chciałem ja zacząć? Tak, odpowiedź. Jezu, ja jestem dzisiaj tak z rana nieogarnięty. Nie nagrywajmy nie no, Zawsze jesteś z rana, bo to jest dzisiaj tragedia. Ja nie, ja nie potrafię myśli zebrać w ogóle. Dobra. Eee... To powiemy zaraz o tych wszystkich wydarzeniach, które, które miały miejsce, ale najpierw ja mam taką refleksję, że wiadomo, robiliśmy trochę podśmiechujki z tego, że bardzo duży budżet, że będzie się dało złoto, że coś tam, coś tam, coś tam, ale uważam, że budżet był super zagospodarowany. To znaczy, właśnie nie było jakichś takich niepotrzebnego przepychu, nigdzie nie było. Za to były świetnie nagłośnione koncerty w bardzo fajnych miejscach. Były, był naprawdę super dobrany line-up, to co, to co my widzieliśmy było ekstra. E, jedyne, do czego mogę mieć zastrzeżenie, to czasami niedobrana wielkość pomieszczenia do tego, kto tam gra. Tak. To znaczy, no, nie udało się kilka razy wejść do środka i to nawet było tak. E, na jednym koncercie, o którym za chwilę na pewno powiemy, była na przykład taka sytuacja, że na zewnątrz, poza budynkiem, w trakcie koncertu, myślę, że było tyle samo osób, co w środku, bo się po prostu nie zmieścili. Już spieszę z odpowiedzią, dlaczego tak było, bo ja już się wczoraj dowiedziałem. Otóż ee, było. W, w zadawanych pytaniach na Grape September było napisane: Zależy mi na zobaczeniu artysty, który zagra w mniejszym klubie. Tak. Czy miejsca na koncercie będą limitowane? Na co jest odpowiedź? Każdy klub ma ograniczoną ilość miejsc. W przypadku, kiedy klub będzie pełen, obowiązuje zasada: jedna osoba wychodzi, jedna wchodzi. Jeśli bardzo ci zależy na zobaczeniu tego konkretnego artysty, polecamy pojawić się w danym klubie wcześniej. Super. Oczywiście, tak, ale chodzi mi o dobranie wielkości klubu do rozpoznawalności artysty. Jeżeli ktoś, kto zgromadził pełną, pełną scenę na największych festiwalach ostatnio, nie największą scenę, ale, ale tam, gdzie, gdzie było grane, to, to było pełno, to być może nie do końca było dobrane miejsce, w którym było grane teraz. Zaraz będziemy mówić, bo nie chcę mieszać, dlatego nie, nie chcę mówić o kim, o kim w tej chwili myślę, ale, ale to zaraz powiemy. No właśnie, ta infrastruktura to było super rozwiązane. Jedyne. Co no to w stosunku na przykład do CU, no to jednak to te duże odległości między, między klubami i przede wszystkim dla mnie, według mnie problematyczne było to, że jednak EC1, w którym się działa większość, to znaczy działa się konferencja, i oprócz tego tam były te główne sceny, największe, gdzie grały najbardziej rozpoznawalne, rozpoznawalni artyści, ono jednak było. Kawałek od tej Piotrkowskiej. W sensie trzeba było te 10-15 minut tam dryptać i na przykład przemieszczanie się na takiej zasadzie, jak robiliśmy choćby na TBM w tamtym roku, że idziesz na 20 minut na jeden koncert i przechodzisz do drugiego klubu, przechodzisz do trzeciego itd. tak dalej, Tutaj nie do końca to było możliwe. Ze względu na te odległości. W sensie między klubami, które były na Piotrkowskiej, super, bez żadnego problemu. Ekstra rozwiązanie w ogóle ten jeden zaułek, gdzie była szósta dzielnica i, i, Łódź i Łódź Kaliska, gdzie były tak naprawdę trzy spoty, na których się coś działo 20 metrów od siebie albo piętro niżej po prostu. To było ekstra. Natomiast wiadomo, no to są takie ograniczenia, na których się nie przeskoczy. Jeżeli chcesz zrobić tak duży showcase, gdzie w kilkunastu miejscach będą się odbywały koncerty, no to, to nie da się tego zrobić inaczej. Tak, nie da się też zrobić tego inaczej pod względem czasowym, czyli jakby tam były mhm. bardzo, jeśli chciałeś zobaczyć bardzo dużo zespołów, to musiałeś jakby, nie mogłeś być na każdym pełnym koncercie, bo, bo trzeba było jeszcze doliczyć ten czas na przemieszczenie. E nam to czasem sprawiało problemy, ale to tylko dlatego, że jakby zespoły, które chcieliśmy zobaczyć, były w takich miejscach. No mhm. wiesz, byli ludzie, którzy z Piotrkowskiej nie wychodzili, bo na przykład obijali się tylko o te trzy kluby, bo tam ich tylko interesowało, nie? Super rozwiązanie też to, jak zróżnicowane były te miejsca, w których było grane, bo e, no między główną sceną, która była wielką sceną festiwalową postawioną na zewnątrz, a na przykład pan tu nie stał, no gdzie grasz w sklepie tak naprawdę, malutki solo akt, ewentualnie duet, gdzie nawet nie ma gdzie usiąść, więc ludzie stoją albo siedzą na podłodze. Eee, super, super, że taka, taka duża różnorodność była tego wszystkiego. Dobra, przelećmy sobie szybko, bo też to jest podsumowanie showcase'u, ten odcinek jest podsumowaniem showcase'u, więc on jest tylko dla tych, którzy byli żeby sobie przypomnieć, i dla tych, którzy nie byli, żeby ich namówić do tego, żeby jednak na szłokajce jeździli, więc też nie chcemy przeciągać tego jakoś w nieskończoność. Ja mam tylko jeden apel, bo chciałem powiedzieć, że jest mi dość głupio, ze względu na to, że przedwczoraj, czyli w piątek wieczorem po ostatnim koncercie, e, odbywałem super rozmowę z jednym z fanów naszego podcastu i bardzo serdecznie cię przepraszam chciałem wspomnieć twój zespół i ciebie dzisiaj i o o... powiedzmy sobie szczerze byłem już trochę pijany i nie pamiętam jak masz na imię i nie pamiętam jak nazywa się twój zespół także odezwij regi... się proszę ale, ale strzał w stopę odezwij się proszę to wspomnę o... wspomnę chociaż w następnym odcinku bo o... to rzeczywiście skandal była super rozmowa pamiętam tylko że chłopaki rokowe fajne granie dobrze, z miasta grają, z Gdańska. Dobrze robią. Ale... A, to tam gdzieś się spotkaliśmy pod tym, pod Ofelią. Tak, tak. Tam gdzie próbowaliśmy ogarnąć naszych kolegów, żeby trafili tak. do. do Nieważne. Było super, naprawdę. Okej, okay, słuchajcie, zaczęło się to wszystko. Widzieliście na pewno zdjęcie, jechaliśmy potężną ekipą czteroosobową. Jednego wysadziliśmy już po drodze. Czyli drugi... jedna osoba w ogóle nie w ogóle, w ogóle kompletnie. nie? E, drugi, e, na drugi dzień już trafił na koncerty, tak. ale pierwszy też tak średnio bym powiedział, tak średnio. Także e, całością eventu byliśmy tylko my we dwóch zainteresowani. No, ale okej, okay. zaczęliśmy wszystkie, wszystko od. E, to człowiek tworzy metamorfozy, talent i autokreacja, czyli jak zostać artystą idealnym. Rozmowa Anny Gacek z Ralfem Kamińskim. E, powiem szczerze, Tutaj, jeżeli chodzi, bo rozmowa była rozrywkowa, ona nie była merytoryczna, ona, no, no naprawdę, no, muzycy takiego pokroju jak my, no, niewiele mogły, mogli z tego wy wynieść. Natomiast rozmowa była bardzo przyjemna. Ja się czułem, jakbym słuchał jakiegoś jednego z moich ulubionych podcastów, to było po prostu rozrywkowe, fajne, miłe. Super, że Ralf kilka razy powiedział, zaapelował do ludzi będących na sali, żeby chodzili na te małe koncerty, bo to jest klucz, to jest cały pomysł. Eee. Dobra, od razu apel do organizatorów, w do ogóle wszystkich showcasów. Jeżeli chcecie zrobić coś naprawdę dla muzyków DIY i dla muzyków z mniejszych zespołów, to trzeba konferencję dopasować do muzyków DIY i, i, i mniejszych zespołów. Czyli jeżeli na konferencji będą tylko przedstawiciele majorsów, tylko z dużych branż, tylko z jakichś elementów, Branży, które kompletnie nie są wykorzystywane przez nas jako DIY-owców, no to my niewiele jesteśmy w stanie merytorycznie z tego wynieść. I tutaj dla mnie ta konferencja była super, ale przy założeniu, że ja tam jechałem z myślą, że ja się niewiele dowiem nowych rzeczy, które mogę później wykorzystać. Bo gdybym brał pod uwagę to, jak przydatne były informacje, o których się dowiedziałem, to kiepściszna. Tak, jak no, rozmawialiśmy też już o tym w sensie, e, dało się powyciągać z tych rzeczy jakieś takie konkretne, konkretne wiesz, jednostkowe rzeczy, ale no, trzeba to później przełożyć na swoje możliwości i na swoje jakby też osiągnięcia i, i, i na swój plan, na swoją karierę. No Ja nie mam. Wiesz co, rozmawialiśmy też o tym wczoraj, że jakby ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do paneli, bo, bo panele były naprawdę bardzo fajne. Nawet te, które nie do końca wyszły, e, uważam, że były potrzebne. E, a rozmowa z Ralfem, ja pierwszy raz miałem okazję sobie posłuchać Ralfa w takiej, w takiej sytuacji i mi się bardzo na przykład podobało to, że on na bardzo duże świadomce e, jakby to wszystko robi. Nie? Że to jest konsekwentne działanie, od strony, wiesz, całej produkcji, całej e, wizualnej strony, i, i to jest zrobione z premedytacją. On wie, co robi, ma na to fajny plan, pomysł, i, i dla mnie to było super, że on jest jakby pokazał, że jest mocno świadomym artystą. No dokładnie, to jest super, że on jakby rozumie, jak ten rynek działa, i to nie jest tak, że to jest wiesz, twór wytwórni, tylko to jest człowiek, który rzeczywiście sam ogarnia, sam się wymyśla i tak, tak. dalej, i tak dalej. Więc ta rozmowa była. Bardzo fajna, bo była przyjemna i ona była motywująca, natomiast merytoryczna nie była. Nie, ale. Natomiast, jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Dwa, jakby jedną rozmowę i jeden panel, i w jednym panelu uczestniczyła Anna Gacek. Wiadomo, to jest postać, która generalnie jest znaną postacią dziennikarstwa. Wiadomo, że no, nawet jak ktoś nie słuchał trójki, to myślę, że wie, że ona była jakby w, w tandemie z Wojciechem Manem prowadziła, e, prowadziła rozmowy i to było tak, że on sobie specjalnie ją wybrał, bo wiedział, że ona będzie, e, nie, nie będzie się go bała, tylko będzie rów, jakby partnerką dla niego w rozmowie, mimo, że jest dużo młodsza i, i tak dalej, i tak dalej. E, I ja miałem trochę, to, to, ob, wiedziałem to i to, że napisała ostatnio książkę i że czasami tam jakieś, na jakichś takich plotkarskich yy, portalach się pojawiają jakieś informacje o niej i tak dalej, i tak dalej, więc byłem totalnie neutralnie do niej nastawiony, i jestem bardzo pozytywny teraz w odbiorze, jakby tego, co zrobiła, w jaki sposób prowadziła to wszystko. Super profeska, z luzem, kiedy trzeba było. Tak. No, no kiedy było trzeba to po prostu było luźno kiedy były jakieś poważniejsze tematy to rzeczywiście ta powaga była utrzymana eee... super no, Naprawdę. to są rzeczy których możemy też się nauczyć <grywia> A przynajmniej totalnie ja czyli jak się no. prowadzi takie rzeczy dla mnie też właśnie o, to, to dobrze że powiedziałeś dla mnie było super zobaczyć jak ktoś świetny warsztatowo prowadzi takie rozmowy tak, tak. W super w sensie profesjonalista nie no, jakby tak. ona jest profesjonalną dziennikarką a my po prostu gadamy do mikrofonu. Więc... Tak, dokładnie. Ale zdarza nam się prowadzić rozmowy na showcase, więc dobrze by było też. Dobrze by robić było to cokolwiek, dobrze. nie? Dam pod uwagę. Bardzo fajnym też, fajną rzeczą to w tej rozmowie z Ralfem. Jakby wiesz, ludzie wyobrażają sobie takie gwiazdy, jaką, jaką niewątpliwie jest Ralf. E, myślę, że on wie, że to jest całkiem inne życie, że to, nie potrafią sobie wyobrazić, jak on żyje. Po czym ona opowiada historię, że on znalazł taki świetny zespół, napisał do nich na Instagramie i on się cieszył jak dziecko, jak oni mu tam odpisali i go zabrali, wiesz, no to jakby to jest coś, co my robimy, nie? Na tym najniższym poziomie też piszemy do swoich fanów i idoli, że coś tam, coś tam. Jak ci ktoś odpisze, to jest, jeszcze zaprosi na koncert, to już w ogóle, nie? Więc jakby... Ekstra. Fajne. To było fajne. Dobra, bardzo fajne. Idźmy dalej. Na drugi panel nie dotarliśmy, bo yy, tak jak mówiliśmy już przywo, wcześniej, my pojechaliśmy tam poznawać nowych ludzi i z nimi się dogadywać. I teraz historia. To jest po prostu od razu cała magia wszystkich showcase'ów do mnie przyszła. Wychodzimy z tego pierwszego panelu no i dogadujemy się, kto na piwo, kto na kawę. Idziemy dalej. E, mijamy po drodze. Właściwie to nachodzi na nas, nasz kumpel. Kuba Niewiński z, ze Smooth Sale, i Kuba idzie prowadzi jakąś swoją znajomą, przedstawia nam się, i teraz słuchajcie, dzień wcześniej rozmawiam z moją znajomą, która niedługo wydaje pierwszego singla. I rozmawiamy o tym, że zgłosiła się do Agory, Agora jej nie odpisuje, i w ogóle i dupa, i, i coś tam. No i yy, mówi, że A to jakbyś spotkał kogoś z Agory, to się zapyta, jak tam mój mail. No i wyobraźcie sobie, pierwsza osoba nowa, jaką spotykam. To jest właśnie dziewczyna pracująca w agorze, więc pierwsze co to pytam jakiej mail i to jest magia showcase'u, właśnie to, że jak potrzebujesz kogoś, to on się gdzieś tam pojawi, zaraz go zapoznasz, możesz z nim pogadać na spokojnie. Super. Akurat to była ta konkretna dziewczyna, która pracuje przy tej konkretnej sprawie, przy tej konkretnej jakby autorce. Nie, ale <laughs> wtedy sensie wiadomo, że w agorze pracuje więcej niż jedna osoba. Ale ważne, że jest w stanie. Że jest kontakt zrobiony. Wpłynąć. Tak jest. E, następne, następna rzecz, na którą dotarliśmy już. To jest e, chyba moje najbardziej pozytywne zaskoczenie muzyczne tego wyjazdu. Karolina Bońska. Dokładnie tak. Fantastyczny koncert. Fenomenalny, absolutnie. E, mam nadzieję, że ta kariera będzie się super rozwijać, bo widać, że jest zaplecze i potencjał. I potencjał. I świetni muzycy i w ogóle i, i fajne kompozycje i świetny głos i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo serdecznie polecamy Karolinę Błońską. E, później wpadliśmy na chwilę na Króla. Słyszałem go pierwszy raz na żywo. Okej. Okay. Jakby nie słucham go na co dzień, więc fajnie, profesjonalnie. Okej. Okay. Nie nie, nie wiem, co to więcej... widzę. Nie no, to Spoko, no ale jakby podszedłem do tego na takiej zasadzie, że okej, okay, idę na koncert gwiazdy i w porządku. Nie, Dla mnie trochę to jest tak jakbym, wiadomo, że trzeba też skalę zachować, ale jakbym miał możliwość pójścia na koncert Beyoncé, której nie słucham i znam tylko takie piosenki, które przyszły do mainstreamu 15 lat temu, czy tam 10 lat temu, e, i bym miał możliwość pójścia, to bym poszedł, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I miałem to samo z Królem, wiadomo, że no, trzeba zachować skalę. Ale no, znam jego dwie piosenki chyba, nie słucham takiej muzyki na co dzień. Po czym się okazało w ogóle, że jest całkiem sporo zespołów, które grają bardzo podobną muzykę do króla. Co też jest ciekawą obserwacją dotyczącą naszego rynku i tego, co się z nim teraz no dzieje. ktoś musi wyznaczać trendy. I padło Dokładnie. Niego. No to, to oczywiście, że tak jest. No. A, ty, a ty co? Jesteś zachwycony? Króla? Wiesz co, ja byłem ja byłem ciekawy, bo on mi się bardzo podobał na męskim graniu. Jak, jak występował z Darion Zawiałów i, i, i ten super. Jakby tamte, tamte rzeczy, które oni, oni robili wtedy, to były bardzo mi się podobały. Eee, fajnie, no jakby ja nie zostanę fanem chyba do takiego jakiegoś szalonego stopnia. Eee, ale na pewno z przyjemnością będę śledził, bo on widać. Eee, Coś by tak chciało odwalić. W sensie zrobić, on, on ma, ma zadatki na zrobienie czegoś takiego, wiesz, super dużego i super wyjątkowego. Eee, pod takim względem, że to będzie rzeczywiście jakieś coś, taka super nowość na, 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 na rynku. Nie? Wiesz, to jest też postać, którą warto obserwować, ze względu na to, że to jest taki trochę from zero to hero. Tak. Nie, zupełnie. Jakby to jest gość, który przeszedł bardzo podobną drogę do tego, co my teraz wszyscy przechodzimy. Więc. Fajnie, fajnie czerpać. No i jak ktoś lubi, to chodźcie na koncerty, bo dobre granie jest. Eee, I następna rzecz, na której byliśmy, ja nie wiem co się działo pomiędzy, bo król był o 19.30, a następny koncert był o 22. Jezu. Czyli było sieciowanie po drodze. Sieciowanie. Eee, Jezu, rzeczywiście. No, ale byliśmy... by się Gruzja była. A to Gruzja wtedy była? Nie, Gruzja była o 21, wiesz. A, no, to, to już wiemy, co się działo. Tak. To byliśmy na obiedzie wtedy po prostu. O 21. Tak. i to dlatego byliśmy, nie byliśmy, byliśmy na nim. na obiedzie. I o 22 to jest dla mnie absolutnie najlepszy koncert, na jakim byłem tym razem. I jakby to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie. No bo to jest zespół, który i o którym mówię dosyć często, i się przewija w podcaście, i mnóstwo polecajek już z niego było. Ale też mówiliśmy wam kiedyś. Że trafiliśmy na ich koncert i że była nuda, straszna. Ale później był pewien fikołek, bo do zespołu doszły nowe osoby. Ee, zaczęło się to produkcyjnie zupełnie inaczej kleić. I zobaczyliśmy tak naprawdę, bo mówię tutaj o zespole Lor, Zobaczyliśmy lore w pełnym składzie takim, jak grają teraz, czyli z chłopakami, sarapatami, e, po raz pierwszy. I to była, no niesamowite przeżycie. Naprawdę, dla mnie to było coś fenomenalnego. Te kawałki są świetne. Ja je oczywiście wszystkie znam. Znaczy wszystkie. Nie Te, które znać mogłem znać, to, to znam. I w ogóle, wiecie, jak gra się na showcase, no to zasada jest prosta. Masz pół godziny, żeby się zaprezentować, więc bierzesz wszystkie najbardziej energetyczne, najbardziej dynamiczne, jak jesteś takim zespołem, kawałki, takie, żeby zrobić, nie? Jak śpiewasz yy, balladki, to bierzesz wszystkie najbardziej płaczliwe balladki, które masz. To musi być wszystko na maksa, po prostu tak. Wszystkie najbardziej znane kawałki swoje musisz zagrać i tak dalej, i tak dalej. Nawet jakby jedna osoba miała je znać, to żeby ona mogła pociągnąć tą publikę za tobą. Alor stwierdziło, że. To będzie koncert, który będzie zapowiadał płytę, i zagrają w ogóle z siedmiu kawałków. Zagramy trzy, których nikt nie słyszał. I to super w ogóle zadziałało, bo te kawałki były świetne. Do tego, no, zagrały też. O, to, to też ciekawe. Jakbym ja układał e, seta, no to na to wydarzenie, nie? LOR ma kawałki, które na przykład były w Netflixowych serialach używane. Nie grały ich. Dlatego, że teraz mają moment w karierze, gdzie zaczynają śpiewać po polsku, a tamte były po angielsku i zostawiły to zupełnie. W sensie nie, nie było to grane. Były grane wszystkie kawałki tylko po polsku. Było widać też po ludziach, po tym, ile ludzi przyszło na ten koncert i, to, i, te, i po tym, jak się zachowywali, że no, to jest zespół, który naprawdę. Ma zbudowany fanbase i to tak. potężne. Jakby. No dlatego to posunięcie, które, które oni tam zrobili, to był super ruch. Bo to nie jest zespół, który grał swój drugi koncert. Oni naprawdę już pokoncertowali, najeździli i jakby ta kariera jest dosyć mocno rozpędzona. Dokładnie, mimo to, że grają mało. Mimo to, że grają mało, ale mają bardzo oddany fanbase i ten fanbase się tam właśnie zebrał. Dlatego zaprezentować przed wiesz, przed swoją publiką, bo to bo... myślę, że większość to była ich publika. Nowe, nigdzie nie publikowane kawałki, super, ekstra. Świetne posunięcie. Marketingowo, ogóle, tutaj wtrącanie tylko małe. Jeżeli ktoś zaczął też słuchać tego zespołu po naszym podcaście, czy w ogóle w jakikolwiek sposób, to już wiem na 100%, bo z chłopakami, że będą w listopadzie w Krakowie. Także jak przyjedziecie, to będzie szansa pogadać z nimi. Nie wiem co z dziewczynami, ale, ale chłopaki będą na pewno. No i przy... o, no co jeszcze, nie możemy już dalej grać, mamy tylko pół godziny, nie ma w ogóle opcji, nie ma, z powrotem, a, a jeszcze scena, na której nie ma backstage'u i musisz przepchnąć się przez ludzi, żeby z niej zajść. Ale ja, ja czułem, ja czułem to, bo my też występowaliśmy na takich scenach, że jakby nie było drogi ucieczki, nie? Było, było takie były takie warunki, że ty skończyłeś koncert, pożegnałeś się... Ukłoniłeś się, podziękowałeś wszystkim, ludzie nie chcą odejść, i ty stoisz po prostu na tej scenie, bo nie masz, nie masz drogi wyjścia. I ja mam takie o, flashbacki mam z naszych koncertów. No. Nie bo dochodzi do takiego momentu, że ty jesteś zmieszany, no bo standardowo wychodzisz w prawo albo w lewo. Tutaj nie ma w prawo albo w lewo. Dokładnie. No ale super, że, że w ogóle dostały też pozwolenie na zagranie tego bisu, nie? Tak. No, ja myślę, że tłum by stratował realizatorkę, gdyby nie zostawił pozwolenia. Różne wiem. rzeczy by się mogły dziać. Tak czy inaczej, koncert naprawdę fenomenalny. Ten dzień zakończył się właśnie tym fenomenalnym koncertem dla nas, gdyż nie dojechaliśmy na ostatni koncert, który był o 23 i na, na późniejszy afterek, ale też byliśmy już tak zmęczeni z racji, że... A bo nie wiecie tego, bo musimy zamienić kolejność odcinków. To Ojej, rzeczywiście! Przed, przed wyjazdem na Showcase nagrywaliśmy jeszcze wpadliśmy tylko do mnie do mieszkania nagraliśmy podcast, który usłyszycie. I to jest też wielka zagadka, bo być może usłyszycie go za tydzień, a może za dwa. Nie wiemy jeszcze do końca, bo nie wiem, jak nam się poukładają. Bo teraz z gośćmi, wszystko dlatego, z gośćmi. Dlatego trzeba nagrywać na bieżąco, wtedy nie ma takich problemów. Oczywiście. Zaczęliśmy pierwszy raz nagrywać na zapas i już się robią problemy dystrybucyjne, bo nie wiadomo kiedy co wejdzie. Pewnie, że tak. Lepiej jest, żeby nie wchodziły odcinki co trzy tygodnie, bo cały gdzieś wyjechał. To jest dużo lepsze rozwiązanie w ogóle. <laughs> Przynajmniej jest chronologia zachowana. A teraz Dokładnie. dzisiaj opowiemy, oni znowu usłyszą za trzy tygodnie tą historię i no mów. Tak czy inaczej, no, wpadaliśmy, jakby trzeba było bardzo wcześnie wstać, żeby. Aby jeszcze rano szybko nagrać e, podcast i dopiero wtedy ruszyć w drogę, więc e, byliśmy naprawdę zmęczeni już wieczorem i, i poszliśmy spać do, do naszego apartamentu w stylu Ludwika XVI. Jest... Dalej nie wiem, jak to jest możliwe, że wynajęliśmy sobie ten pokój. To jest. To, to ja jest... znalazłem. <laughs> Drugi dzień, piątek, 21 10. Metowersji NFT. Czy technologia blockchainowa zmieni świat muzyki? Mój najlepszy dzień. Myślałem, że twój najlepszy panel. I chciałem się. Jeden z lepszych. Jeśli spojrzeć na to od drugiej strony. Bo... Czekam na wyjaśnienia. Już ci tłumaczę. E... Chodzi o to, że to był bardzo dobry panel, pokazujący, jak daleko jesteśmy od tej technologii. Czyli ten panel był do dupy. Bo on nie był. On nie pokazy... To nie był panel na temat tego, że jesteśmy daleko od technologii. To miał być panel, który miał pokazać, jak ta technologia ma pozytywnie wpływać na ja nas. Ja wiem, i kompletnie się to nie udało. No właśnie Czyli o to chodzi. Skoro na scenie mamy trzech y, doświadczonych, jakby w tym temacie, ludzi, i oni nie do końca też potrafią wytłumaczyć zwykłym zjadaczom chleba, jak to ma nam ułatwić życie, jak to może działać, jak to możemy wykorzystywać. To znaczy, żeby jeszcze jesteśmy trochę, musi jeszcze trochę czasu minąć, żeby, żeby jakoś sensownie to zaczęło działać. Znaczy, ja widzę tutaj Największy problem, jaki jest, i to jest problem, który absolutnie blokuje rozwój tej technologii i jakąkolwiek użyteczność dla nas, jako muzyków DIY, to jest to, że nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak to działa. I tutaj było w pewnym momencie prowadzący zakała kali się w taki sposób, że było ciężko tego słuchać no po prostu. Ktoś, kto nigdy nie miał z tym styczności, to jest jakby to jest chyba zbyt skomplikowany temat na teraz. Jest prosta zasada, stary. Jeżeli doskonale wiesz, jak coś działa, to potrafisz to wytłumaczyć w na tyle prosty sposób. Wiesz, ty nie tłumaczysz to dziecku z przedszkola, nie tłumaczysz dziecku z przedszkola, czym jest blockchain. Ty tłumaczysz dorosłym ludziom, w zdecydowanej większości, którzy są od wielu lat w tej branży, interesują się technologiami, interesują się różnymi rzeczami. Jeżeli nie potrafisz tego wytłumaczyć, tak, żeby zrozumieli, to znaczy, że. Nie, nie, nie wiesz jeszcze tego na odpowiednim poziomie. Rozumiesz? I teraz płynnie przechodząc do tego, o czym ty mówiłeś, dokładnie tak jest. Jeżeli specjaliści od tego nie potrafią wytłumaczyć tego w prosty sposób, to znaczy, że ta technologia jest w jakiś sposób nieprzystosowana do korzystania z niej przez, przez z zwykłych, ludzi. zwykłych tak, ludzi. Tak, dlatego no, to jest też temat, który się ciągnie już od. od... Dwóch, trzech lat i cały czas gdzieś tam wypływa na, 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 na spotkaniach branżowych i, i w prywatnych rozmowach, że niewiele ludzi widzi wartość w tym, taką, wiesz, no technologia, technologia ma być po to, żeby nam ułatwić życie, nie? A w, w, w tym momencie cały blockchain, NFT i, i tokeny, nie tokeny to na chwilę obecną jest bardzo wysoki próg wejścia, żeby to zrozumieć i z tego korzystać swobodnie. Ja myślę, jeżeli mogę mieć jakąś radę z perspektywy słuchacza tego panelu na przyszłość, bo to są, jakby to są osoby, które cały czas, ci, którzy brali udział w tym panelu, to są osoby, które cały czas wokół tego się obracają. Tak. I z pewnością będzie jeszcze niejedna konferencja branżowa, na której będą taki temat prowadzić. Według mnie. Absolutnie potrzebna jest jakaś prezentacja wideo, albo cokolwiek innego, albo coś, co może jakby sam. A jak już używając... o tym powiedziałem, to widzisz. U, prezentację wideo na panelu. No bo no to nie może być w formie panelu, no właśnie o to chodzi. Ale to jest najprostsza forma wytłumaczenia czegokolwiek ludziom, i jakby, no może trzeba złamać konwencję panelu i zrobić jednak prezentację, skoro temat jest tak zawiły. Nie można, chodzi o co innego. Jeżeli nikt nie rozumie podstaw tej technologii na sali, to nie róbmy z tego panelu, tylko zróbmy z tego wykład albo warsztat. warsztat. oczywiście. Dokładnie tak. tak, więc tutaj jakby sama idea tego, wiadomo, panel robi się najłatwiej, nie? To nie wymaga i najtaniej, bo panelistom nie płaci się tyle, co wykładowcom i co warsztatowcom, po prostu. Dlatego zresztą mówiliśmy to już 100 tysięcy razy, że dlatego się używa tej formy na takich imprezach, bo są inne wydatki, które są ważniejsze i są inne miejsca, w które trzeba przełożyć energię, żeby to dobrze działało. Natomiast według mnie jeżeli ta technologia ma wejść pod strzechy, to musi być wytłumaczona w taki sposób, żeby ludzie ją zrozumieli, a do tego forma panelu nie ma sensu. W sensie, bo ja rozumiem, ja rozumiem, jakby panel miał tytuł, czy technologia blockchainowa zmieni świat muzyki i on no mógł pewnie. być dyskusją na temat tego, tak. że technologia blockchainowa zmieni świat muzyki, ale w takim układzie albo w ogóle rezygnujesz z tłumaczenia tego, czym to jest. Albo. No nie wiem. No... Ale z drugiej strony wiesz. Nie widzę drugiego e... rozwiązania. Padło pytanie, kto mniej więcej kojarzy, co to jest, nie? Padło na publikę pytanie, kto mniej więcej kojarzy, co to jest. I jak chcesz dyskutować na temat tego, czy ta technologia zmieni, czy nie? Jak to będzie dyskusja między trzema ludźmi na scenie? Bo 90% ludzi na widowni tego nie rozumie. No tak, no nie? tak. Więc... No dlatego przestrzelona forma. Temat ciekawy, a forma przestrzelona. Ja liczę, że się w końcu dowiem, bo e, to jest bardzo ciekawy temat. I, I tylko nikt nie potrafi tego jeszcze w dostępny dla, dla, dla zwykłego człowieka sposób wytłumaczyć. Dobra, idźmy dalej, bo teraz jest e, panel wzbudzający największe kontrowersje. Ani trochę. Nie, to jest panel wzbudzający największe tak. kontrowersje, no to... natomiast sam panel w środku już wydaje mi się, że takich kontrowersji nie wzbudza. No nie. To znaczy. Równość płciowa w branży muzycznej. Dlaczego tylko 21% muzyków, 12% kompozytorów i 2% producentów muzycznych to kobiety? I uwaga, czytam taki, taki temat panelu, będąc z wykształcenia magistrem-inżynierem po polibudzie. Pierwsze moje pytanie to jest: Źródło? Gdzie jest źródło? Prądu. Proszę mi podać na samym początku, co to były za badania, które pokazały coś takiego. Niestety były przy, przytaczane wyniki badań, które pasowały bardzo dobrze do tezy ludzi, którzy tam byli, które także nie miały podawanych źródeł. I bazowanie na Instytucie Danych z Dupy albo innych badań, których nie przytoczysz, nie powiesz skąd się wzięły i tak dalej, to jest cały czas bazowanie na dowodach anegdotycznych wiesz, plus kontrowersja tego tematu, plus to, że nie było rzeczywiście żadnych źródeł podanych, gdzie teraz naprawdę już duża część osób operuje na źródłach, będąc trochę w internecie, bo jakby w internecie możesz sobie napisać wszystko i, i chcąc jakby, i opierasz całą tezę na, na, na takich danych i jeszcze nie podajesz do tego źródła, to są tak samo jak te billboardy, że przeprowadzono badanie na, na wiesz, że Niedawno się... przeprowadzono tak, w USA tak, badania. tak na 50 i 50% ludzi się rozwodzi. Ale to niestety jakby jesteśmy już w tej erze. Niektórzy mówią, że to jest era postprawdy, postfaktów i innych dziwnych sformułowań. W sensie chodzi o to, że bardzo łatwo jest jakby jest strasz, strasznie dużo fake newsów. I jeżeli mówimy o rzeczach, które polaryzują Powołujmy się na badania, rzeczywiście, a nie tylko mówmy, że coś tak, coś tam. Jedna, jedna z osób, które brały udział w tym panelu, też użyła takiego sformułowania, że no, zrobiłam takie, taki własny research, tutaj, po, tutaj pozaokrąglałam, tutaj poprzybliżałam i mi wyszło taki tak. Jeszcze raz. Bardzo polaryzująca sprawa. Która jest poważna, bo równość w branży muzycznej jest super poważna i każdy przejaw tego, że ktoś jest dyskryminowany ze względu na cokolwiek, swoją drogą e, myślę, że mogę to powiedzieć, dlaczego, dlatego że należę do tej grupy. Miałem straszną bekę, czytając ostatnio artykuł, że dziewczyna, która została Miss Wielkiej Brytanii czy Anglii, ma chyba fundację, która przeciwdziała dyskryminacji ze względu na to, że ktoś ma rudy, rude włosy. Ja myślałem, że umrę po prostu. I słuchajcie, i to jest poważna sytuacja. Jak jesteś dzieckiem, to jest naprawdę poważna sytuacja, bo ja myślę, że każdy z dziewczynkami jest różnie w, tym, w tej sytuacji, ale chłopiec rudy jest zawsze prześladowany za, za swój kolor włosów. Rozumiecie to? To jest masakra. I ja naprawdę dostałem w kilka razy w życiu za to, że mam rudy kolor włosów. To jest chore totalnie, ale. Nie myśleli, żeby założyć fundację? Właśnie tak, myślałem, ale to jest to jest śmieszne. Natomiast, tak jak mówię, my z tego bekujemy, bardzo często się z tego śmiejemy, z ciemiężenia kobiet z branży muzycznej się śmiejemy i tak dalej. Dlatego, że wiecznym problemem takich wykładów, paneli, czegokolwiek innego jest to, że gorzej mamy. Niebezpiecznie dla nas jest. Cię mierzymy. Ale... Żadnych danych, nic, tylko dowody anegdotyczne, bo ja kiedyś spotkałam jakiegoś faceta, który mi coś powiedział, bo ja kiedyś coś tam, i ja, jakby cały czas taki obraz, który jest łatwo dostępny dla opinii publicznej, jest taki, że spotkałaś jakiegoś fiuta na swojej drodze. Po prostu gościa, który. Nie powinien wykonywać tej funkcji, nie powinien pracować z ludźmi, bo jak on powiedział coś takiego do ciebie, to na 100% do jest w stanie powiedzieć to, tak to do innych ludzi. Tak. I, I to są kwestie przez to. Nie patrzymy w ogóle na to jako problem systemowy, tylko cały czas powtarzamy dowody anegdotyczne, że ktoś powiedział tak, a ktoś inny zrobił tak. I jakby panel sam w sobie naprawdę. Uważam, że był przeprowadzony na tyle, na ile się dało, we właściwy sposób, bo były cały czas. Po pierwsze, e, myślałem, że sam dobór panelistów jest z dupy, dlatego że mówimy o równości płciowej w branży muzycznej, a wśród panelistów, bo prowadząca była producentką, producentką muzyczną, ale jeśli chodzi o panelistów, to mieliśmy Annę Gacek, który, która jakby nie jest muzyczką, nie? ona nie ma doświadczenia bycia muzykiem, jest redaktorem, jest dziennikarzem. No to, ale to jest też branża, nie? E, tak, ja... tak, ale chodzi o, o wiesz, o, o to, że. Że nie ma Z dlaczego drugiej strony. procent redaktorów muzycznych. Tak, nie Z drugiej strony mamy Kubę Karasia i jakby spoko, fajnie, on opowiadał ciekawe rzeczy. Wiadomo dlaczego był wzięty, dlatego że dużo współpracuje z kobietami, ale nie było głosu od muzyczki. Nie? Nie było głosu od nie wiem, singer songwriterki, która prowadzi swoją, swoją karierę muzyczną, nie było głosu od wokalistki w zespole, tylko był głos prowadzącej producentki, która wiadomo, że prowadzący na takim panelu przygotowuje się do tego wcześniej. I to od niego zależy trochę, w jakim kierunku Jak, to pójdzie. Tak, tak. Więc ciężko oczekiwać, żeby te rzeczy były wytłumaczone w jakiś taki sposób neutralny, nie? Raczej przygotowujesz to pod tezę. I tutaj też tak było i ja miałem bardzo duże poczucie, że momentami było takie, że były zaogniające pytania, które były natychmiast hamowane przez, czy przez Annę Gacek, czy, czy przez Kubę Karasia. Nie? Było na zasadzie takiej, że no, ale to przecież tak i tak, bo, bo kobiety to się czują zagrożone, kiedy pracują z mężczyznami. Co możesz odpowiedzieć na coś takiego? Fantastyczne sformułowanie, absolutnie, od Anny Gacek wyszło, które dla mnie ustawiło tą rozmowę całkowicie i ono jakby natychmiast zamknęło takie właśnie wymyślanie dowodów anegdotycznych. Bo ona powiedziała, że ona w swojej pracy bardzo się stara, żeby nie patrzeć na pracownika, współpracownika czy kogokolwiek innego przez pryzmat płci. I to jest problem. To jest największy problem, że patrzymy na siebie przez jakieś pryzmaty. Patrzymy na, na siebie. Wiadomo, że komunikując się z kimś w branży muzycznej, perspektywa tego, w jaki sposób masz, masz to robić, powinna opierać się na tym, jak ktoś jest doświadczony i jaką ma wiedzę, bo musisz dopasować swój przekaz do niego. Ale każdy inny podział, i wiadomo, jeszcze jest, wiesz, funkcja, i tak dalej, ale chodzi o to, że w tej bezpośredniej komunikacji, najważniejsze jest to, żeby druga osoba zrozumiała, co ty masz do niej, jej do, do, do powiedzenia. Więc patrzenie na zasadzie, że ty super grasz jak na dziewczynę. W ogóle to. Co to jest za sformułowanie? Ja pierdzielę. To jest... ja, wiesz co, wiele razy byliśmy w studiu z kobietami, i, i, i w różnych też, jakby w, w różnych relacjach w branży muzycznej byliśmy. Nie przypominam sobie, żeby na przestrzeni tych 10 lat, kiedy się tym interesujemy, żebym ja coś gdzieś takiego, chociaż wiesz, kątem ucha usłyszał. Bo... Ale, to jest... Ale kto, kto tak mówi? Przecież jak ktoś tak mówi, to trzeba robisz odwrót napięcie i wychodzisz. Bo jakby no to, to ustalę mnie... całą pracę z tą drugą osobą i wiesz, że nie chcesz pracować z tą drugą osobą. Dla mnie to jest taki poziom abstrakcji, jak to, jak ktoś powie ci w normalnej rozmowie. Uważam, że jestem lepszy jako człowiek od tego gościa, bo on jest czarny. Przecież to jest, to jest koniec rozmowy jakiejkolwiek. Stary, nie, nie dzwoń do mnie. Wykasuj mój numer. Nie? Jesteś, jesteś kretynem. Po prostu. Jesteś kretynem. Nie chcę z tobą rozmawiać, bo jesteś głupi. I tu jest dokładnie jakby ten sam poziom. Jeżeli ktoś właśnie... Ale były tam takie rzeczy na tym panelu. Na przykład były tam rzeczy, że E, bardzo się, bardzo wracał temat kredytów, na przykład przy, przy, przy produkcji płyty na końcu, już na samej płycie. O, i... to, tobie tak gula wtedy skrykała. No bo, bo to dla mnie jest kurde. Jakby głównym, opierali się wszyscy na tym, że e, jakaś producentka wyprodukowała płytę, po czym nazwiska tej producentki nie było z tyłu na płycie i, i jakby no. No w ogóle... Już masz czerwoną flagę, że jak zaczynasz podejmować współpracę z kimkolwiek, czy to producentką, czy jakąkolwiek inną, no to musicie spisać jakąś umowę. Już na poziomie umowy ustalacie sobie jakie będą warunki tego, co się będzie działo. No jakby, to jest pierwszy punkt. Mnie jeszcze bardziej zniszczyło, że ja nie znam tej historii I... zupełnie. Wydaje mi się, że to była historia Alanis Morissette. Nie pamiętam o kogo chodziło. Ale to było, to było duże nazwisko, takie dosyć legendarne, ale to było duże nazwisko, jeśli chodzi o wokalistkę. I chodziło o to, że ona wydała cztery płyty jako producentka, i na pierwszych dwóch nie była w ogóle jako producent wymieniona, a na trzeciej była jako koproducent, a na czwartej dopiero była jako producent. I teraz tak, jeżeli, jeżeli to jest prawda, to mi się to w W sensie czujesz coś takiego, że nagrywasz z kimś płytę nie? Piszesz, piszesz partie basowe do wszystkich kawałków na płycie, po czym ten ktoś w ogóle cię nie wpisuje do zaiksów, do niczego cię nie wpisuje i ty przy następnej płycie tego nie pilnujesz. No bo to jest dla mnie takie, jeżeli ta historia jest prawdziwa, że ona rzeczywiście produkowała te wszystkie płyty i w pierwszych dwóch nie była wymieniona jako producent, to jakby... Ale ja się zastanawiam, bo jednak to są ważne kwestie, nie? Przy, przy, przy takiej płycie. Wymienienie ciebie tutaj, tutaj, tam i tam nie? To myślisz, że to jest tak, że jakby uproszczając tę całą sytuację, bo ja się zastanawiam z jakiego powodu to się mogło wydarzyć. Z takiego, że oni przyszli i powiedzieli, słuchaj, jesteś kobietą, nie będziesz wymieniona, bo i następnym czy, razem robisz to samo w takiej ale sytuacji? Czy to była sytuacja, słuchaj, nie wymienimy cię, ale na przykład coś tam, nie? W sensie, czy nie było jakiegoś takiego układu, że nie chcemy cię wymieniać z jakichś tam powodów, ale dostaniesz coś tam, coś tam. Bo jakby nie wierzę, że ktoś nie wymienia cię ze względu na płeć. I ty dalej współpracujesz z tą osobą przez kolejne cztery albumy. Albo nie współpracujesz i wchodzisz w inną współpracę i tego nie pilnujesz. Dla mnie to jest niepojęte. W sensie, no nie wierzę w to. Nie wierzę, żeby coś takiego się mogło wydarzyć w tak trudnej branży, że ktoś byłby tak nieogarnięty. Nie, no w ogóle, jakby umysł ludzki tak nie działa. Jeżeli raz coś, zrobiłeś coś, co sprawiło ci gigantyczny problem, straszną, straszną taką wiesz, że przeżywałeś to przez długi czas, no to pilnujesz tego na drugi raz. I nie ma, jakby. To nie jest tak, że twój mózg się wyłącza i tego nie robi już więcej. W sensie, że robisz dokładnie tak samo, bo zapomniałeś. Zapomniałem, że przez trzy dni nie mogłem wyjść z łóżka, bo, bo byłem tak zdruzgotany tym, co się wydarzyło. To tak, tak nie działa. Nie? Pilnujesz tych rzeczy. Jak dasz dupy w czymś raz to na drugi raz o tym bardzo dobrze pamiętasz. Więc to jest problem yy, właśnie dowodów anegdotycznych. No właśnie to, są, to są takie braku. rzeczy, które mnie strasznie trygerowały, no bo... I teraz jakby wina leży, wydaje mi się, jakby biorąc pod uwagę to, co było opowiadane na panelu, że wina leży w tym wypadku po obu stronach. A nie po stronie złej wytwórni, którą rządzą faceci, bo wiadomo, jakby faceci też rządzą wszystkim, więc... To jest też, dla mnie to też było problematyczne, że rozpatrywanie było, rozpatrywanie branży e, oczywiście od jakby najwyższych stanowisk, nie? Jakby, no to, jakby, to, to zawsze, nikt, to jest... nie brał, nikt nie brał pod uwagę tego, że jakby branża muzyczna to jest też cała, cała gałąź techniczna i, i wiesz, ludzie, którzy jeżdżą, którzy rozkładają te sprzęty jakby, i tam jakby nie ma, nie ma dyskusji na ten temat, że tam nie ma, nie ma, nie ma nikt się nie oburza, że tam w tamtej nie ma kobiet, nie? Ale dlaczego na przykład bardzo mi się podobało, jak szukali Kobiet w polskiej branży, które prowadzą wytwórnie i nie znaleźli. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić Martę Nizio, która trzęsie połową sceny rapowej w tej Polsce. Chciałbym też pozdrowić Magdę z agencji SoldOut, która też jest właścicielką i trzęsie się drugą połową sceny rapowej w Polsce. I chciałbym też cały Kajak pozdrowić. Macham serdecznie. Bardzo, to, Boże, to było moje ulubione, że w Polsce nigdy w historii nie było żadnej wytwórni, która byłaby założona przez kobietę. Po czym, przed czym dwa zdania wcześniej jest cała dyskusja na temat kajaksu. No. Bardzo e... dużo dziwnych rzeczy tam się działo. Natomiast... Było dużo dziwnych pytań. Bardzo mi się podobał jakby też Kuba Karaś, który, który mówi, że jakby, no ale co, słuchajcie, no Spójrzcie na to z tej strony, że zazwyczaj jak jest jakaś wokalistka, która robi karierę, to i zespół jest męski. Jakby, dlaczego inne wokalistki nie wspierają jakby innych kobiet w branży muzycznej? Na co padła odpowiedź, że to dlatego, że inne wokalistki mogą poczuć się zagrożone większą ilością kobiet w zespole, e, że te je wygryzą. No, to... no tak. No ja właśnie... bym nie powiedział czegoś takiego. W sensie. Mm. Ale jeżeli to jest prawda, to bardzo dobrze, że to padło. Bardzo dobrze, że to padło, bo to pokazało właśnie dlatego. Ja się to bardzo oś... nie zgadzam. Takie sytuacje z duży... są ośmieszające. Ten, ten jakby obala to, co sobie założyłeś na samym początku. No tak. No tak. I tutaj właśnie chodzi mi o to, że ja w tym panelu była bardzo duża ilość rzeczy, z którą się nie zgadzam. Kompletnie. Tak. Jest, były zarzuty z dupy, były. Dowody anegdotyczne w ilości nieskończonej. Były jakieś rzeczy typu, że a, a bo, 20, bo nie zrozumiałem do końca tej historii. Anna Gacek opowiadała, że robiła jakiś wywiad z zespołem i że w trakcie tego wywiadu było bardzo gorąco i ona była luźno ubrana, i przez cały wywiad oni na nią patrzyli jak na mięso. I wcześniej zrobiła do tego wstęp że zespół był od tam miesiąca w trasie i że te wywiady są strasznie ciężkie, bo oni nie chcą ich udzielać i że są zmęczeni i tak dalej i po prostu szukają jakiejś drogi, żeby tylko tylko spieprzyć ten wywiad, żeby sam uciec, nie? Po czym drugi, drugi przykład jest taki, że e, że robiła jeszcze raz z nimi wywiad już w trakcie zimowej trasy, czyli że nie byli w trasie, tylko były jakieś takie jednorazowe wyskoki, tak to zrozumiałem. I że wtedy Inaczej się ubrała, i tak dalej i oni powiedzieli, że to był jeden z najlepszych wywiadów. No i to jako przykład nierówności płci w branży, dla mnie jako przykład było zdupy, bo sama powiedziała wcześniej, że oni byli zmęczeni, byli w trasie, i tak dalej, i tak dalej, i szukali i coś tam. I, i, a tutaj była zupełnie inna sytuacja. nie? Jakby jak chcesz coś zbadać. To musisz to badać w takich samych warunkach. A nie, gdzie jest 80 różnych czynników wpływających na sytuację no i w jednej dlatego, strony, z jednej strony było to tak, a z drugiej właśnie, inaczej. Jakby dlatego to jest ciężki temat do rozmowy. Eee... No, bo nie jesteś w stanie drugi raz tego przebadać i wiesz, no nikt też nie będzie robił takich rzeczy, że nie będzie stwarzał kolejny raz takich samych warunków, jakie były wtedy, żeby sprawdzić, czy ci muzycy zachowali się akurat tak samo. Nie, bo będę musiała to opowiedzieć na panelu. No, nie, ale jakby ja się zastanawiam, dlaczego, kiedy, kiedy podejmujesz z kimś współpracę albo zaczynasz, albo już pracujecie kupę lat i pojawiają się takie rzeczy, które tobie nie pasują ewidentnie, bo jest ewidentne przekraczanie granic. Dlaczego ludzie dalej w tym siedzą? Dlaczego ludzie tego nie ucinają, jakby, albo nie dyskutują na ten temat? Jeśli nie ma innej opcji, to po prostu jakby my zrezygnowaliśmy z dużej ilości współpracy z ludźmi. Z różnych powodów. Bez względu na to, czy to była kobieta, mężczyzna, czy ktokolwiek inny. Jakby masz. Ja to widzę w taki sposób. Jeżeli jesteś dużym, uznanym nazwiskiem i rzeczywiście jest tak, że nie wiem, jest. Jeden super uznany producent w Polsce, który z Twoją muzyką jest związany, i on odwala taką akcję. To od 2004 roku jesteśmy w Unii Europejskiej, od 1989 roku jesteśmy wolnym narodem i możesz sobie znaleźć ludzi i żyjemy w erze internetu i możesz sobie znaleźć ludzi do współpracy w 200 innych krajach na świecie i z nimi współpracować. Plus I samo to, że już wszyscy też o tym głośno mówią i cały czas to powtarzają, że już nie potrzebujesz ani wielkiej wytwórni, ani niczego, i jakby możesz zostać muzykiem DJI i samemu się zrealizować i odnieść sukces. Jasne, ale możesz współpracować dalej z tą wielką wytwórnią, tylko po prostu według mnie jedyny sposób, bo ja dalej, Ja dalej nie jestem w stanie znaleźć tego. Że to jest systemowy problem, bo cały czas mówi się o, o jednostkowych przypadkach, które urastają do gigantycznej rangi. Więc jeżeli nie. Jakby dla mnie jedynym rozwiązaniem takiego, takiej sytuacji jest to, żeby totalnie odcinać ludzi, którzy tak robią. Oczywiście, totalnie tak. odcinać ludzi, którzy nie chcą z Tobą współpracować ze względu na to, że jesteś czarny, zielony, żółty, masz Penisa albo go nie masz, masz jedną gruby, rękę albo masz gruby. trzy. I fat shaming, I fat -shaming przede przede w branży muzycznej. To Dokładnie. jest w ogóle temat, który będziemy podnosić, bo. Ja uważam, że nie może być dalej. Tak dalej, że grubi basiści są dyskryminowani w tej branży. I ja odczuwam takie lekkie ukłucia, już że trochę mi to zaczyna przeszkadzać. Spotkałem się z kilkoma niefajnymi, jakby zdaniami na mój temat, przez to, że jestem gruby. I myślę, że niedługo podejmę rękawice i zacznę z tym walczyć. Ja uważam, że to, że Cinnamon grał w Kanadzie w tym roku, a nie my, to jest dlatego, że Tomczy jest chudszy od ciebie. Też mi się tak zdaje. I też dlatego, że Tomek gra tylko prymy. Ty masz w ogóle jakby przerąbane na dwóch polach, bo jesteś nie dość że gruby, to jeszcze jesteś rudy. Więc nie wiem, jaki ruch sobie założysz, ale mam nadzieję, że wspólnie razem pokonamy ten problem. Szukam jeszcze jakichś moich grubych znajomych brosistów i nie mogę znaleźć. Co jasno pokazuje, że istnieje problem w bo nie ma innych grubych, tylko ja jestem i ja doświadczyłem złego. Na tej... Dobra, ale teraz, teraz to było oczywiście w trend na, roz na rozładowanie tej sytuacji. Natomiast e, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że sam panel był dużo lepszy niż to, co się spodziewałem, bo spodziewałem tak. się, że będzie napieprzanie na facetów przez półtorej godziny, a to była rzeczywiście próba momentami skuteczna znalezienia... No, nie znalezienia powodu, no, nie, tam nikt nie szukał powodów. Ale zwrócenia uwagi na jakieś na takie problem. sytuacje. Tak. tak. Który... Bo tu jest, wiesz co, ja mam, ja mam jeszcze jedną rzecz taką w głowie, bardzo ważną, która według mnie łączy się bardzo dobrze z tym, żeby łączyć. Kurde, trochę łączy, trochę nie łączy. Chciałbyś, żeby to dobrze wybrzmiało? Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Miałem super bekę, jak to kilka razy ktoś powiedział na panelach. Chodzi mi o to, że. Jesteśmy tak, tak trochę w tej chwili jakby bardzo na szeroko rozstawionych nogach i nie za bardzo wiemy w którą stronę pójść jako społeczeństwo. Oczywiście to się wiąże z tym, że przeskakujemy ze skrajności w skrajność, nie? Jest teraz taki moment w ogóle społeczno-kulturowy, gdzie teraz idzie pół świata idzie skrajnie w lewo politycznie i zaraz może się skończyć tak, że będzie przeskok na prawą stronę, jakieś cuda. Ale chodzi o to, że w tej chwili mówi się bardzo dobrze o tam, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dużo się mówi o tym, że. Wiesz, że płcie to w ogóle konstrukt, i że coś tam, i, i że to się nie różni w ogóle, i że psychika się nie różni, i tak dalej. Jest dalej bardzo dużo osób, które tak mówi. Mimo, że wiesz, nauka mówi co innego, ale oni mówią tak. I z jednej strony masz to, że masz bardzo duże ciśnienie, żeby uważać, że kobiety i mężczyźni, mężczyźni się prawie nie różnią od siebie i w ogóle. I tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, w naszej branży to jest szczególnie ważne, bo branża opiera się na komunikacji. Żeby właśnie dopasować sposób komunikacji do tego, z kim rozmawiasz. I że jak powiesz do kobiet na próbie generalnej przed spektaklem, że, i teraz przepraszam za sformułowanie, ta scena ma być zagrana tak, żeby wszystkie chuje stały na baczność. To może nie do końca. Może popracuj nad swoją komunikacją, bo to jest śmieszne sformułowanie dla mnie, a ktoś inny może mieć inną wrażliwość i może się poczuć mega niekomfortowo z tym. I chodzi tutaj, mam też rzecz, którą albo przeczytałem w książce, albo słyszałem w jednym, w jednym z filmów na wojnie idei to był na jednym z filmów. Od bardzo dawna jest taka dyskusja na temat słowa murzyn na przykład i tak dalej. Ciekaw jestem, czy jak użyłem tego słowa, to mam już ściągnięty podcast? Czy nie, jeszcze nie, nie? Nie, ostatnio jak rozmawialiśmy z Jankiem o w sensie, on coś tam wspominał, że w trakcie COVID-u coś tam, to jakby nie padły żadne konkretne. To no. dostaliśmy taką informację, że ten odcinek informuje o covid coś A to jest na, na YouTubie? A na spoty. Tak A na okay. spoty. No jakby... To może być, że tego odcinka już nie ma. Ale no. jeżeli jest, jednak go słuchacie, to ze słowem Murzyn. Jest tak, że różne tam były zawirowania językowe, i tak dalej. Czy jest obraźliwe, czy nie jest obraźliwe, z czego pochodzi, i tak dalej, i tak dalej. I Szymon, prowadzący kanał Wojna Idei, i kanał Szymon Mówi, który już wam nieraz polecałem, powiedział bardzo mądre zdanie, którym naprawdę trzeba się kierować w życiu. Jeżeli ktoś nie życzy sobie, żeby mówić do niego permurzyn i czuje się tym dotknięty, to kulturalny człowiek nie mówi do niego permurzyn. A jak ktoś inny nie czuje się dotknięty i nie ma z tym problemu, to możesz do niego mówić permurzyn. I to jest jakby zamykające wszystkie rzeczy, bo wszystko rozbija się o komunikację i o to, żeby chcieć się ze sobą dogadać i nie robić sobie pod górkę. Super. Sprowadziliśmy ważny problem społeczny do sytuacji zero-jedynkowej. Można mówić, jak ktoś wyrazi zgodę, albo nie można mówić. Jak A ktoś ja, nie jaka zgodę. jest jeszcze inna noga? No jakby wiesz doskonale, że to te, tego tematu, jak i w ogóle tego całego jakby, wiesz, tematu z konstrukcją płci itp. itd., to jakby nie, nie jesteś w stanie zamknąć. Tak samo jak ten panel też, jakby nie, nie byłeś w stanie wyciągnąć jakiegokolwiek rozwiązania po tym panelu, nie? Albo jakby... No bo nikt go nie bo, ma. Bo, bo nikt go nie ma, no dlatego to nie jest też takie proste, ale... Tylko wiesz, no mi cały czas brakuje, cały czas brakuje mi tego. Jeżeli chcesz rozwiązać problem, to ten problem musisz poznać, musisz go opisać, musisz nad nim usiąść. A jak opierasz się tylko na tym, że ktoś coś powiedział, jedna osoba do drugiej osoby coś kiedyś powiedziała, albo przytaczasz, że 21% muzyków, 12% kompozytorów i 2% producentów muzycznych to kobiety, ale nie mówisz skąd masz te dane, to ale Jesteś, ja wczoraj... nie zrobiłeś kroku mhm. przygotowawczego tak. do tego, żeby rozwiązać problem? Ja wczoraj czytałem, jest jakby też coś podobnego na, na, na tej zasadzie, że zaczęli badać, e, jaki rodzaj muzyki słuchają ludzie powyżej jakiegoś tam IQ. Nie? No i jakby mieli grupę badawczą, jakby cały artykuł jest o tym, że ludzie o takim IQ słuchają tego, o takim tamtego, po czym jest na dole dopisek, że grupa badawcza to jest. 700. Tam było chyba jakaś konkretna liczba, bo 774 uczniów ze szkoły w Chorwacji. No. Nie? I. i... Jakie to ma odniesienie, jakby do czegokolwiek? Skoro jest. Jakby temat jest bardzo ogólny, nie? A, a i przedstawiane są z tego dane, na przykład dla, 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 dla całego kraju, czy czegoś. I jest taka baza. Jakby z, z takiej bazy biorą dane. Nie? Jakby nie mamy nic wspólnego z 474 uczniami szkoły w Chorwacji. No ale jak masz takie, jak to słuchasz takiej muzyki. Tyle. I już. Ja tylko na koniec jeszcze rozmowy o tym panelu i o tym problemie na teraz. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna i o której się często zapomina: że według każdy może mieć inny pogląd na to, oczywiście, ale tak zdroworozsądkowo podchodząc, to chodzi o to, żeby każdy miał równe szanse, a nie równe wyniki. I było też. To było na samym początku. Ja na samym początku już się strasznie zdenerwowałem, bo tam był taki temat, że. Nikt nie zaprasza kobiet do branży muzycznej, że kobiety trzeba wciągać, że może byśmy my, jako faceci, zaczęli pomagać tym kobietom. Jakby masz takie. No to jest sytuacja, w której dostaje kobieta i niepełnosprawny dostaje tylko samo Tak, na start dostaje dodatkowe punkty, bo jest kobietą. Kurde, no wiesz, nie róbmy upuścić. I to jest, to I to jest, jest problem. problem. Dla mnie to, to, jest też, dla mnie to był też problem, że jakby umniejsza się kobietom i jakby od razu skazujesz jej na to, że one nie są w stanie sobie same poradzić w tej no, no, branży, to bo to facet musi wyciągnąć rękę do kobiety i zaprosić ją do zespołu, do projektu, do czegoś tam, tylko z tego względu, że jest kobietą. No jakby no, nie róbmy tak. Jakby po co to robić? Dokładnie. Dobra, zapraszamy do dyskusji w komentarzach na ten temat. A my idziemy dalej, bo się strasznie rozgadaliśmy, a jedziemy do studia zaraz. E... Nie chcę mi się. To już mi też mówiłeś, nie chciało ci się też jechać do Łodzi, więc... Dobra, e... po tym byliśmy na koncercie Hejmy w Pantunie Stał i to był koncert tak naprawdę tylko połowy Hejmy, bo była wokalistka i gitarzysta. Bardzo przyjemnie. Nie, przyjemnie. Klimat naprawdę, był super. Tak. To, to był naprawdę... E... Ludzi było dużo. Naprawdę fajny, fajny taki krótki... E... To była jak zajawka. Tak, to był taki tak. teaser, tak. który, który Jeżeli... był wprowadzeniem do wieczornego koncertu już całą bandą. Super. Jeżeli by to miał być osobny koncert, to mam sporo zastrzeżeń. Tak. Bo jakby ja to odbierałem tak, że to jest na zasadzie... Słuchajcie, wczoraj ktoś powiedział na zasadzie, słuchajcie, to może zagracie? To gitarzysta tylko weźmie i będzie tam grał swoją partię rytmiczną, a ty będziesz śpiewać i tyle. Nie, to nie były aranżacje zrobione na gitarę. Na gitarę i wokal, tak. tylko to były mhm. po prostu odegrane kawałki. Fajnie, jakby można było poczuć, no bo jednak to jest zespół, który bardzo mocno bazuje na świetnym wokalu swojej wokalistki, właśnie tą barwę, kurde. fantastyczną. I przedstawienie tego w taki sposób miało jak najbardziej sens, właśnie jako teaser. I dlatego to było super. Następnie byliśmy na koncercie Sleep. Sleepa, uh, o, to ja tam się świetnie bawiłem. Ja też się bardzo dobrze bawiłem, w sensie naprawdę mi się podobały te kompozycje i tak dalej. Bardzo mi się podobało to, co na gitarze młody Buddha robił. Młody Buddha? Młody Buddha? Natomiast ale? czekam na ale. No tak i było ale. To był jedyny koncert na którym byłem, który był źle nagłośniony. Eee, tak. Było naprawdę, jeśli o to chodzi, było kiepsko. Nie byłem, jakby przez pół pierwszej piosenki nie byłem w stanie nawet dojść, w jakim języku ona jest śpiewana. Nawet nie tyle, że nie rozumiem słów. To było problematyczne, rzeczywiście. Ale sam zastanawiam się, kurde, na ile to wynika jakby z kreacji Aslipa, a na ile to wynika z rzeczywistej sytuacji, jaką jest stres w trakcie koncertu, ale ja to powodowało u mnie dyskomfort. To, jak ja widzę, jak on się źle czuje na tej scenie. Mimo, że wiesz, tam wokalnie nie było żadnych problemów, bo, bo to nie było tak, że on się zacinał, jąkał, coś tam, ale ręce mu się tak trzęsły. On bał się, jakby otworzyć oczy, spojrzeć na publikę. To był jego też drugi koncert, więc to też mogło mieć duży wpływ. Czy z drugiej strony to jest świadoma kreacja artystyczna, która, jeśli to było zrobione świadomie, to było genialne, bo, bo, bo ja czegoś takiego jeszcze też nie widziałem, żeby jakby w taki sposób ogrywać takie rzeczy. Nie wydaje mi się. W sensie jakby jak masz świadomą kreację artystyczną w taki sposób zrobioną, to jesteś trochę jak nososka w heju, nie? Czyli pomiędzy kawałkami, jak musisz mieć jakąś jakby... Musisz że jakoś złapać więź między kawałkami z, z publicznością, to jesteś taki trochę zmieszany, trochę wycofany, trochę coś tam, ale w kawałkach jest super petarda. Nie? A on był po prostu zestresowany. To było, on był zestresowany i w trakcie kawałków, i w trakcie, w trakcie, i w trakcie pomiędzy, tak. tak. Fajnie, ale jakby, jest bardzo dużo potencjału. Bity no były super. Na mm, naprawdę, to były no. bardzo dobre bity. Fajnie, fajnie to brzmiało. E, ja byłem później na Patryku Pietrzaku, chociaż to, czy byłem, to moglibyśmy się kłócić. W sensie nie udało mi się wejść do środka. Postałem przez dwa kawałki przy drzwiach. E, fajnie brzmiały, a później się zawinąłem i poszedłem na następny koncert. A ty byłeś wtedy? Ja byłem wtedy w Łodzi kaliskiej i mieliśmy iść na set Smiles, ale po prostu osiedliśmy piętro niżej. I było. E, sieciowanie. Bardzo dobrze. <laughs> tak. I, I po prostu się sieciowaliśmy e, jeszcze. E, ja później byłem na dużych koncertach. To znaczy, byłem na Zali. Tak. I e, muszę to przyznać, słyszałem z Zali jakieś takie tylko zajawki, które czasem tam gdzieś maciek nam podsyłał, coś tam. E, nie słuchałem nigdy. Chyba nawet nie słyszałem całego żadnego kawałka tak w pełni. To też totalnie nie jest moja muzyka. To nie jest muzyka, którą bym sobie puścił, żeby posłuchać, przesłuchać całą płytę czy coś tam. Ale na koncercie pierwsza rzecz, i absolutnie najważniejsza, energetyczna totalna petarda. Po prostu tam się wszystko energetycznie zgadzało. E, młode chłopaki za instrumentami. Fenomenalnie. Ona jest bardzo dynamiczna na koncercie. Skacze, biega, po prostu po scenie. E, do tego jestem ciekaw, czy to było. Wydaje mi się, że to było wyreżyserowane. Miała taką na tyle, ile widziałem. Wydawało mi się, że to jest biała sukienka taka. I taki kubraczek, i ten kubraczek czasami ściągała, czasami zakładała, i to było jakby to było bardzo trafione, w których momentach to się działo, więc wydaje mi się, że to było wszystko zaplanowane. No i to było. Ja się czułem jak na koncercie popowej gwiazdy dużej po prostu. To było na takim mega poziomie, właśnie wykonawczym i show jak to wyglądało. Miałeś też gości na scenie, to jest w ogóle super, że jak na showcase'a w ogóle gości zapraszasz i drugim gościem była wielka postać muzyki polskiej, którą znam tylko z ksywki, nie słyszałem nigdy przecież żadnego kawałka. To był Szczyl i to było tak, że ona zapowiedziała kawałek i mówi, że no tutaj będzie gość, kto ma wiedzieć ten wie, a inni będą mieli niespodziankę, i ona zaśpiewała swoją zwrotkę, po czym z tyłu za tą sceną były takie schody do góry, które się w połowie spotykały, i można było wejść z jednej strony, zejść z drugiej. No i no, ludzie tam się posikali mocno, nie? Jak on wszedł z jednej strony i zaczął tam nawijać swoją zwrotkę. Super, super, po prostu mega. Tak jak mówię, muzycznie to nie jest mój klimat zupełnie. Natomiast no czapki z głów, jeśli chodzi o show, jeśli chodzi o to wszystko. Wykonawczo też e, instrumentaliści, no pełna profeska. Super. E, ty się wtedy sieciowałeś. Ja tak, ja cię wtedy, wtedy się wtedy sieciowaliśmy właśnie w, w łodzi Kalińska. Później była 21.30, to są mocne uderzenia, mm. bo byliśmy chwilę na dziwnej wiośnie. Tak. E, chyba byłem za krótko, żeby zrozumieć fenomen. E, faktem jest, że byliśmy za krótko. E, ale dla mnie bardzo spoko. Tak, tak. Fajne, tak, bardzo różne sensie... podejście do tematu, jest dużo gadki między, między kawałkami. E, więc... Jest mocne rokowe granie. Tak, po prostu, mocne no? rokowe granie. Trochę się tam den, trochę tam się pizgaliśmy niemskim, to chyba z Igorem staliśmy i on mówił tak, że po pierwszym kawałku mówi Kings of Leon. Nie, to ja ci powiedziałem. A to ty <laughs> mówisz Kings of Leon". Później było, że. E, no to teraz chyba Pretendera będą grać, będzie Fighters. Teraz będzie coś tam śmiesznie było naprawdę się ja Nie, jedzie. bardzo fajnie. Ja myślę, że oni na przyszły sezon letni to będzie może jeszcze nie headliner dużych festiwali, ale na pewno będą na wysokiej bardzo pozycji. W tym samym czasie był koncert, z którego wyszliśmy niezwykle zawiedzeni. Naprawdę, to trzeba było jasno powiedzieć. To był eee, nasz największy zawód. Tak, ja czekałem na ten koncert cały showcase i niestety nie wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Hmm. Właśnie dostałem powiadomienie z Grape September. Tak, ja Dziękujemy. Też. Sprawdzajcie naszego Insta i do zobaczenia w przyszłym roku. Dobrze. O, czyli możemy akredytację składać. Już. Jeszcze przed opublikowaniem odcinka możemy. No, na pewno musimy to zrobić przed opublikowaniem odcinka. Dobra, ale wracając do tematu, bo to jest, to jest ważne i to jest poważna kwestia. Dlaczego BDS nie ściągnął koszulki na koncercie? Tylko po to tam poszliśmy i niestety nie wydarzyło się to. Ale... Och, też trafiliśmy na, na, na końcóweczkę niestety, nad czym ja bardzo ubolewam, bo super bardzo dobrze się patrzy na tego młodego artystę show było genialne ognie, które się tam pojawiały, ja czułem tą temperaturę i współczułem ludziom, którzy są bliżej bo my staliśmy z 60-80 metrów od sceny i ja czułem jak mi brwi przypala, a co dopiero musieli czuć oni ja byłem zachwycony tym, jak w jak subtelny sposób prowadził komunikację z publicznością między kawałkami. To znaczy wtedy, kiedy my byliśmy, komunikacja wyglądała tak, i to jest uwaga, cytat. Napierdalać z pełnej pizdy! Łódź, kurwa! Czemu nie napierdalacie? Macie napierdalać z pełnej pizdy! Byłeś kiedyś na jakimś koncercie metalowym? Oczywiście. No, no to jakby znasz temat. Ale Super, było... ja od razu chciałem y, napierdalać, więc jakby wszystko się tam zgadzało. Ja czułem się bardzo zachęcony. I jakbym miał jeszcze okazję iść jeszcze raz, mam nadzieję, że latem może gdzieś mi się uda na jakimś festiwalu. To na pewno z chęcią się wybiorę, żeby trochę po napierdalać. Też tak myślę. Ja muszę, muszę w ogóle wziąć od niego krzyczenie na publiczność w trakcie, trakcie koncertu. To jest w ogóle. Muszę zacząć to robić. Mamy kilka to, to... takich kawałków, w którym moglibyśmy krzyknąć, że słuchajcie, teraz wszyscy napierdolamy. Ale to nie, nie, nie. To jest, to jest propozycja. Ale ważniejsze jest krzyczenie na nich, że tego nie robią. To jest, to jest kluczowe. A to mi, bardzo mi się to podobało. Dlaczego nie? <laughs> Ale super. Bardzo, ja jestem bardzo zadowolony nawet z tej końcóweczki czuję duży niedosyt. I poszedłbym rzeczywiście na całe show, bo to ja się zastanawiam, dlaczego on ma nadwagę. Bo nie powinien mieć już dawno nadwagi. O, BDS jeszcze może dołączy do mojego. Może gorego. zacznę grać na basie. To przyjmiemy też nie basistów. Dobra. O, o to tak zrobimy. E, bo. To, ile on spala kalorii w trakcie koncertu, to jest niebywałe. On, jakim cudem, on jest tak sprawny. Biega, skacze, wydziera się i wydolnościowo też daje radę, mimo tego, że z niego się leje. On powinien jak szczypiorek wyglądać po całej trasie letniej. No cóż. – Życie! Czy ja Życie. Życie. – Czy ja teraz zrobiłem, czy ja fat-shaming zrobiłem na BDS-ach? Nie wiem. – Mam nadzieję, nie... że nie, bo nie przyjdzie do mojego klubu. – Okej, okay, ale idziemy, idziemy dalej. Byliśmy przez chwilę na e, Igorze Herbucie w jego solo-akcie i to było coś bardzo, bardzo innego od tego, na czym byliśmy do tej pory. E, – Zaraz po się. Zaraz Dor po się szczególnie. To w ogóle BDS, dziwna wiosna, a później Igor Herbut przy pianinie. E, no, bardzo mocna rzecz, taka rzeczywiście przepełniona emocjami na bardzo wysokim poziomie wykonawczym. Świetnie, że takie rzeczy w Polsce powstają. To znaczy, że znane osoby nie boją się minimalizmu takiego w swoich, w swoich w rzeczach, które tworzą. Nie? Świetnie, absolutnie świetne wykorzystanie bardzo prostego rozwiązania na to, żeby fajnie wyglądało, wyglądała scena. Bo miał na scenie trzy takie lampy stojące za bażurami, a po sali, na przykład koło konsolety, właśnie na tych schodach, po których Szczyl wcześniej chodził, na scenie były takie świeczki, które na pewno wiecie, wiecie o co chodzi. Tam, To nie jest świeczka, którą się pali, tylko tam jest diodka w środku, która świeci ciepłym, żółtym światłem i nad tą diodką jest taka, e, taki płomyczek Imitacja plastikowy. Imitacja płomienia druciku, który się rusza tak. po prostu. I jest wizualizacja takiej Super jakby palącej się świeczki. Super klimat to zrobiło, naprawdę. Trochę szkoda, że nie zostaliśmy dłużej, ale bardzo chcieliśmy pojechać na Ofelię. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego punktu, o którym mówiliśmy godzinę temu. To znaczy, na Ofelię przyjechało... Na pewno ponad dwa razy więcej osób, niż mogło się zmieścić w sali. I ja postałem chwilę przy drzwiach, nie widziałem jej ani przez minutę. Trochę ją słyszałem. Koncert był bardzo energetyczny, widziałem, że ludzie się super bawili. E... No ale jakby szkoda, że nie było nam dane wszystkim wejść do środka i rzeczywiście się, się tam pobawić. Ale jakby nie możesz mieć pretensji, bo jest zapis, że ilość miejsc jest ograniczona. E... Tak. Wiesz, no też trzeba brać pod uwagę to, że może organizatorzy też się nie spodziewali, jakby przy takiej ilości zespołów, bo tam było zespołów chyba ponad 180 w ciągu do 3 dni. Eee, I może też nie spodziewali się aż takiego odzewu, nie? W sensie, no na pewno ktoś myślał nad tym, czy. Ten zespół wypełni to miejsce, i czy ten zespół nadaje się do tego miejsca? Czy to nie nie no jest na przykład za duże to miejsce jest, dla tego zespołu? To jest kwestia niedoszacowania, oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. Więc jakby no, a jak chciałeś no. być szybciej, to proszę było się po prostu szybciej postawić, a nie jeszcze tu jasne, do sklepiku, tu to... coś tam, żeby, by, by, by. To nie jest tak, że to jest zarzut w sensie, że powinni zrobić tak, a zrobili tak. Wiadomo, że to jest niedoszacowanie, które może się zawsze zdarzyć. Po prostu zwracamy na to uwagę, żeby myśleć o tym intensywniej, yy, przy organizacji innych tego typu wydarzeń. No, więc jak będzie grało 13 drzew, to wiadomo, że scena Brooklyn, bo. To jest minimum. Inaczej będzie niedoszacowane znowu. Będzie niedoszacowane. Absolutnie. <laughs> Dobra, i słuchajcie, tam postaliśmy rzeczywiście w ten, w ten piątek jeszcze po tym koncercie, posieciowaliśmy się, pogadaliśmy. Tam padło też moje chyba ulubione sformułowanie z tego showcase'a, czyli to co, jedziemy, jak jedziemy, bo, że tu jest jeszcze tyle ludzi do zaczepienia. Tak, tu jest, tu jest tyle ludzi jeszcze do poznania. Dlaczego my już chcecie jechać? Super, naprawdę. To, to pokazywało głębokie zrozumienie tego, po co się ja tam przyjechało. Eee, I tak, sobota. O, bursz burs jeszcze mam. Muszę je odkliknąć, bo niestety nie dotarliśmy na zespół Bulls Ice w sobotę. mów głośno, bo Hubert nas nie będzie lubić. No. Tak, dobrze. E, w sobotę rzeczywiście z racji, że już lecieliśmy na turbo zmęczeniu. E, sobota zaczęła się w ogóle od tego, że Great Announcement był na apce. Tak, że staliśmy rano. Się pojawił. A tu się okazało, że Dawid podsiadł z Jarkiem Szubrychtem. Jeszcze. E, do tego też zaraz dojdziemy. Najpierw byliśmy na mm, panelu, czy wszyscy mamy talent, tylko nie każdemu jest dane go zaprezentować, o łowcach talentów w Polsce. No i teraz to jest kolejny raz, kiedy mam problem z takimi, z tego typu rzeczami, bo masz zaproszonych ludzi, do których nie masz jak dotrzeć praktycznie. I oni na panelu mówią jasno, że oni nie szukają, oni nie coś tam. W sumie to można im wysłać, ale oni raczej tego nie zobaczą, raczej tego nie posłuchają. Im ktoś musi znajomy, którego, kogo szanują, polecić jakiś zespół i dopiero wtedy do nich ja się zainteresować. Zastanawiam, się zastanawiam, czy do Juska, bo jak ktoś jakby słuchał całego wykładu, gdzie Józek Jasno powiedział, że najlepiej, żebym ja już nic nie dostawał, bo po prostu nie mam na to czasu, nie chcę. Jestem już w tym wieku, że chcę sobie tak prowadzić mój, mój, mój interes, a nie inaczej. I czy ktoś poszedł do niego z płytą, bo tymi będzie powiedział, panie Jusków, może posłuchać. Jestem pewny, na CU tak było. Ludzie <laughs> chodzili, ja przyszłam. <laughs> jakby, jeżeli ktoś chociaż raz słuchał tego, co mówi Juzek to on ma bardzo jasne poglądy, które są tak, w totalnej tak. sprzeczności. I, I on bardzo jasno to też wyraża tak. w trakcie jakby całego panelu i, i wiesz. To jest wiadomo, że wiesz, to jest gość, który jest od 30 lat w branży i on jasno mówi, że jemu się nie chce, że on tych, co ma, to fajnie i on sobie ich będzie prowadził, ale żeby kogoś nowego, to on nie chce. I jak nawet ktoś fajny mu się trafi, to on go odsyła do kogoś innego i tak dalej. Więc jakby, no właśnie... Z tym miałem trochę problem, że właśnie masz panel o, o talentach i o łowcach talentów i myślę, że wiem, czym to jest spowodowane, że nie było młodych gniewnych, bo nie ma młodych gniewnych, bo tak. w Polsce instytucja łowcy talentów praktycznie nie istnieje już. Zresztą na świecie jest, jest bardzo podobnie. No bo nie ma potrzeby, żeby istniała. No. Eee, i tak to wygląda. Eee... Okej, okay, zamknijmy to, bo to tak jak mówię, no tutaj według mnie nie trafieni goście, w sensie w stosunku do tych, którzy słuchali. Eee, rynek koncertowy w Polsce, życie po życiu. To był bardzo fajny panel. Fajny, ale tutaj, akurat to jest chyba panel, po którym najwięcej było takich głosów, jak staliśmy na dworze i rozmawialiśmy, że okej, okay. no ale to w ogóle znowu w stosunku do tych, którzy słuchali, żadnego odniesienia. Ale to też nie jest tak, że na widowni byli sami amatorzy. Jasne, ja nie? tylko cały czas mówię, że taka była. Jakby przekaz medialny był tak, bo to nie chodzi nawet o amatorów, tylko o ludzi, którzy są, wiesz, na fali wznoszącej. Tak. I przekaz medialny był taki, że to jest właśnie po to, żeby promować tych młodych artystów i tak dalej, i tak dalej, więc raczej możesz się spodziewać, że większość ludzi na sali to będą młodzi artyści. No i super jest posłuchać czegoś takiego, tylko że no właśnie merytorycznie nic z tego nie wyciągniesz. Nie? Czy. Bo panel sam był ciekawy. Trochę się martwiłem o panelistów, którzy wyglądali na chorych. Byli chorzy, i... ewidentnie. Zresztą Michał też o tym wspomniał. Ale jakby Michał to jest super osoba do porozmawiania. I to byłby też super gość w naszym podcaście. Biorąc jakby. Jeśli wzięlibyśmy sobie za temat, jak się organizuje tak wielkie wydarzenia. Mhm. Jeśli ktoś jest ciekawy, żeby się dowiedzieć, jak się organizuje takie wielkie eventy, jakie to są budżety i jak to wygląda od środka, to Michał uważam, że byłby świetnym gościem, żeby, żeby tutaj z nami też porozmawiać. Mhm. Zgadzam się. I na koniec był panel, którym niestety mnie rozczarował, chyba jako jedyny. Czyli panel Siła TikToka: Czy jeden miliard ludzi może się mylić? O. Miałem gigantyczny problem z tym panelem. Jedną ja osobą, że... która nie rozczarowała na tym panelu była pani Ania Błaszczyk z Sony Music Polska. Tak, to faktycznie. Przynajmniej na tyle, co ja tam byłem, bo niestety bardzo się przykra sytuacja <grym> wydarzyła w trakcie tego panelu. Przepraszam, <grym> no to po prostu wymeldowaliśmy się rano z hotelu, po czym się okazało, że... Zapomniałem drugiego telefonu z tego hotelu i, i musiałem niestety uciekać z tego panelu, ale do momentu, w którym jej słuchałem, ona mówiła bardzo merytorycznie, bardzo fajnie, jakby jasno określiła, czym ona się zajmuje. Mówiła też jasno o tym, że jak, jeśli jakiś artysta nie chce tego robić, TikTok'a, to ona nawet tam, nawet tam się nie pcha na siłę. Nieprawda. Powiedziała, że mówi wtedy: Okej, okay, rozumiem, że to nie jest twoje, ale spróbujmy. Ale spróbujmy. Tak, no ale wiesz, to nie jest. No, ale jakby mi się bardzo, bardzo, bardzo to po podobało, jak pani Ania się wypowiadała. E, uważam, że też by była. Nie będę mówił gdzie, ale gdzieś by nam się przydała, gdzieś byśmy mogli ją e, posłuchać raz jeszcze. Tak, to fakt. Natomiast reszta gości e... młodzi, gniewni artyści. Chyba. Znaczy, ja miałem takie odczucie, jakby to byli ludzie z łapanki. W sensie, a fajnie, chłopaki, macie 100 tysięcy na TikToku, to dawajcie. No, Może no się no, Franek, Franek, Franek na samym starcie powiedział, że on na chwilę obecną to on nawet TikToka nie ma na telefonie, bo on teraz już nie korzysta z tego TikToka, ale to nie znaczy, że go tam nie ma, ale tak naprawdę to on już nie siedzi, bo, bo, bo to było bardzo problematyczne, bo on nie robił nic poza tym i. i tak Do końca ja nie wiedziałem do końca, o czym, o czym jest ta rozmowa. No właśnie, no to jest ten problem, że mimo, że pani Szydłowska próbowała prowadzić tą rozmowę, to nie za bardzo Nie jakby, było za bardzo odbioru z drugiej strony. Tak, tak. Nie za bardzo ludzie chcieli rozmawiać na te tematy, które ona podejmowała, i to było takie. Dla mnie też, znaczy, rozmawialiśmy też o tym wczoraj. Ja uważam, że sformułowania pod tytułem. E, ile czasu spędzacie na nie, ja, O, ja miałem gulę, ja się I zagotowałem, bo. Padły odpowiedzi autentycznie. Chyba wszyscy odpowiedzieli, że no bardzo dużo czasu, godzinę dziennie. Godzinę dziennie, a Franek warzywa chyba raczej nawet mniej. Tym bardziej, że teraz go tam nie ma, bo nawet nie ma tej aplikacji na telefonie. A tak naprawdę to jest, on tego nie korzysta, a to nie znaczy, że go tam nie ma. No, więc bardzo zagmatwane, bardzo takie zmierzające do donikąd, bo, bo mówię, ale to jakby z tym czasem to, to, to ja się też bardzo zdziwiłem. Dziwne rzeczy. Dziwne, dziwne rzeczy, rzeczy dziwny panel. Szkoda. Tak, dziwne rzeczy, dziwny panel. Bardzo ważny temat, który niestety się okazał, że był potraktowany tak nie bardzo. Dokładnie tak. Ech. To tyle, na czym byliśmy, bo niestety na Dawida Podsiadłę nie udało nam się wejść do środka. Raczej mogliśmy się tego spodziewać, że będziemy musieli wybrać albo zjemy obiad, albo zobaczymy Dawida Podsiadłę. Ja nie wierzę, że Wy wybraliście obiad. Hmm, tak. Ale tak, tak było jednak zjedliśmy obiad. Później przyszliśmy spóźnieni, już się nie udało wejść, bo była zasada właśnie, że jedna osoba wychodzi, tak, jedna wchodzi, tak. a my byliśmy gdzieś koło 40. miejsca w kolejce, więc stwierdziliśmy, że tak się kończy, ten showcase dla nas. Pożegnaliśmy się z, z, z fanami, z kolegami, z którymi tam się bujaliśmy, także serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca zespół Lunatycy Martwej Dyskoteki, Igorka e, i pana Dżamana i Tomka Dżamana którego bardzo warto posłuchać, także. Eee, ogólne podsumowanie na plus? Konferencja. Oczywiście że na plus. To był super showcase. To był, to była świetna impreza, ale to nie była świetna impreza ze względu na to jaki budżet. W sensie, wiesz, bo to było bardzo kontrowersyjne. W, w kuluarach, jak się rozmawiało, o jakim budżetem tam dysponują, wiadomo, że to nikt, nikt nigdy nie potwierdził i nie zaprzeczył, ale, ale jakby to wywoływało dużo kontrowersji. Ale ogólnie całość organizacyjnie było świetnie. Wydaje mi się, że pod każdym względem było naprawdę świetnie. Nawet pod względem tych paneli, jeśli byłeś na jakimś showcase wcześniej, jak chociażby na siU. Jeśli byłeś na CU, to raczej wiedziałeś. Jak to będzie wyglądać, i jeśli jechałeś z takim nastawieniem, i nie jechałeś z nastawieniem, że jadę na, na te panele, bo ja tam się super dużo rzeczy nauczę, tylko jechałeś z takim nastawieniem, że to będą super rozmowy z ludźmi, których może lubisz i może chciałbyś im posłuchać. Eee, dało się coś z tego wyciągnąć, ale jakby to nie zmieni też Twojego życia. Wydaje mi się, że to nie padły takie rzeczy, które by nagle w ułamku sekundy zmieniły Twoje życie. Super, ja byłem bardzo zadowolony, to był naprawdę świetny showcase. Dla mnie wiadomo, że to była pierwsza edycja i nie do końca showcase jeszcze wie, czym chce być, tak naprawdę. i Jest takich podziabane trochę rzeczy. Jestem bardzo zadowolony z tych trzech dni, naprawdę. Mimo z tego, że. No nie, z ludzi, jednak... którzy tam byli, z frekwencji przede, przede wszystkim. była też naprawdę. Fenomenalne. Fajnie. Słuchajcie, tam było naprawdę, jak były panele. To tam była pełna sala, i to nie była sala na 40 osób, tylko myślę, że na 150 spokojnie. Więc naprawdę było pełno ludzi. Było bardzo dużo ludzi, których nie, nie spotkaliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że było bardzo dużo ludzi z łodzi, po prostu, muzyków łódzkich, takich, którzy nie jeżdżą na showcase'y, nie jeżdżą na, na imprezy branżowe. E, może zaczną dzięki temu. Ehm... No i cóż, no myślę, że jedyne co możemy powiedzieć, to że naprawdę było warto pojechać. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten showcase też się odbędzie, będziemy mieli szansę na niego. No, przybyć. Zawsze, zawsze problematyczne jest to, że jakby e, jest tak napięty harmonogram, że musisz wybierać między robieniem kontaktów a chodzeniem na koncerty, bo jednak na, nie byliśmy, biorąc pod skalę, ile tych koncertów się działo przez te trzy dni, nie byliśmy na dużej ilości. No to na pewno. Ale y, dla mnie idea showcase'a jest super ze względu na to, że właśnie masz te trzy różne rzeczy tak. i możesz spokojnie dwie ze sobą zmieszać bardzo dobrze. Nie. Tak, Więc... czyli albo idziesz na koncerty się sieciujesz, albo idziesz na panele i się sieciujesz, albo się nie sieciujesz, tylko idziesz na, na panele panelę na i panele. koncerty. Tak także to jest, to jest super opcja eee, dobra, na koniec jeszcze tylko wspomnimy, że bardzo chętnie byśmy pojeździli po takich miejscach i potrzebujemy do tego pieniędzy, więc można Żeby nas wynajmować wspierać w stylu Ludwika 16. dokładnie <laughs> eee, możecie nas wspierać na patronajcie patronite.pl ukośnik cierpienia młodego muzyka, serdecznie zapraszamy My zapraszamy, można tam sporo fajnych rzeczy dodać dodać, dostać od nas za to. Chciałem też uspokoić tych, którzy wykupili ten próg, który ma newsletter. Newsletter pójdzie w tym tygodniu. Także być może już nawet poszedł, jak tego słuchacie. No i co? Ja, ja bym jeszcze chciał coś polecić z, z, z tego, ja co ten, słyszałem. Ja bym chciał polecić bds I w jakim utworze? I... W jakimkolwiek. Z racji tego, że ja e, chyba jednak zacznę go słuchać, tak żeby jednak dogłębnie poznać, co stoi za tym Bebzunem. E, więcej niż sam Bebzun i żonobika. Dlatego poznawajmy go razem. Ale przytul mnie jak nigdy wcześniej Ale mów mi rzeczy, których nie powiedziałeś nikomu A najlepiej szeptem Skakać możesz w łóżku, a nie w bok Trzymaj moje napoje jak gr Trzymaj moje napoje jak grr, Trzymaj moje napoje jak chcecie Chcę cię na zawsze, kurwa chcę cię naprawdę Chcę z tobą odpierdalać, a nie kurwa Zabrać cię na radkę Pięknie. Ja natomiast polecam Karolinę Błońską Przewidywalne. E... Tak, ale naprawdę warto Zrobił się za to. W naszych wąskich żyłach giną już kolory W nas na bezdechuje No i cóż, słyszymy się, moi kochani, za tydzień. Będzie. Gość. Nie wiesz, kto będzie, bo. Dlatego mówię, no, że będzie go gość. Jakiś dobra. gość będzie na pewno. No, tak. Nie wiem jeszcze jak. Gość niedzielny, dobra. Redakcja gościa niedzielnego będzie w przyszłym odcinku. Yes. Dobra, bo rozwlekliśmy się niemożliwie, a naprawdę Ach, powinniśmy być właśnie. już w połowie drogi do wałbrzycha. No, Także. Dziękujemy dzisiaj i na razie.